Po co Rafałowi Trzaskowskiemu rozmowa z Barackiem Obamą? Wszystko wskazuje na to, że w ogóle rozmowa kilkominutowa przez telefon, bez żadnych dowodów, że taka rozmowa się odbyła. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać, bo oprócz pewnej fuszerki politycznej stoi za tym ciekawa refleksja polityczna. Jakub Maciejewski dla państwa, telewizja w Polsce.pl. A naszym gościem na łączach jest pan minister Witold Waszczykowski, którego mógłbym jednym słowem przedstawić jako dyplomatę, bo gdybym chciał wymienić wszystkie jego funkcje, które pełnił, jeśli chodzi o płaszczyznę dyplomatyczną, to byśmy musieli do końca programu tutaj wymieniać. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry państwu. Pozdrawiam z Brukseli. Witamy z Brukseli i chciałbym najpierw państwu przedstawić, co Maciej Kierwiński powiedział o tym, o tej rozmowie, kiedy ją zapowiadano, że będzie rozmowa Obama-Trzaskowski. Proszę zobaczyć, jak zapytany szybko zmienił temat, bo właściwie cóż o takiej rozmowie powiedzieć. A potem Rafał Trzaskowski pochwalił się tweetami w dwóch językach, że taką rozmowę odbył. Bardzo proszę o materiał. Coś o przebiegu tej rozmowy może pan nam powiedzieć? Że to była dobra rozmowa o ważnych sprawach, jeżeli chodzi. Barack Obama jest prezydentem, który dobrze zapisał się w historii Polski. Anglojęzyczne dwa tweety, proszę państwa. Tutaj pochwalił się swoim zagranicznym czytelnikom, a tu polskim. Dziś rozmawiałem z Barackiem Obamą o demokracji w Polsce, o znaczeniu naszego kraju dla Zjednoczonej Europy, a także o tym, jak kluczową sprawą jest sojusz polsko-amerykański. Zaufanie między naszymi narodami to fundament relacji transatlantyckich, przekonywał Rafał Trzaskowski, kandydat frakcji niemieckiej w Polsce. Panie ministrze, pytanie mam do pana takie. Jak się załatwia takie rozmowy? No jest były prezydent, on już nie ma znaczenia politycznego. Czy to zadzwoniono do jego sekretariatu, czy to przez te koneksje wśród liberalnych demokratów w USA? Jak pan to widzi jako dyplomata? W jaki sposób taką rozmowę można było załatwić? Oczywiście zawsze można skorzystać z pomocy polskiej ambasady, która może doradzić i rozpoznać właśnie, gdzie dany polityk, czy były polityk, bo tutaj mówimy o przypadku prezydenta Obamy, o byłym prezydencie, urzęduje i ambasada zawsze może podpowiedzieć. Nie wiem, jak było w tym przypadku. Być może znaleziono inny sposób poza ambasadą polską znaleźć taki dostęp do prezydenta Obamy. Plan jest oczywiście czytelny. Ja rozumiem, że pan Trzaskowski chciał w jakiś sposób zrównoważyć wizytę prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie, jego spotkanie, jego rozmowę z Donaldem Trumpem, no i poszukał dość niefortunnie, dlatego że prezydent Obama nie ma już wielkiego wpływu na bieżącą politykę amerykańską i trudno poszukiwać jakiejś możliwości, aby on poprawił w jakiś sposób relacje polsko-amerykańskie. Po drugie, wbrew temu, co powiedział jeden z pytanych tutaj polityków, nie jest to polityk, który się dobrze zapisał w relacjach polsko-amerykańskich. Ja przypomnę, że na początku 2009 roku, kiedy objął władzę w Białym Domu, po pierwsze rozpoczął zerowanie stosunków amerykańsko-rosyjskich, przez ten słynny reset. Była to dość naiwna polityka. Sądzono w Waszyngtonie, że no tak jak kiedyś w Polsce ta gruba kreska czy czerwona kreska, już nie pamiętam, miała doprowadzić do zapomnienia o dawnej rywalizacji amerykańsko-rosyjskiej i rozpocząć nową współpracę. Zresztą Barack Obama był pierwszym prezydentem amerykańskim po II wojnie światowej, który w ogóle odszedł od rywalizacji wschód-zachód i zastąpił ją tą polityczną i tamną rywalizację, zastąpił ją taką polityką spoglądania na świat przez pryzmat kwestii społecznych, kulturowych, klimatycznych i tak no dalej. Właśnie, panie ministrze, bo poruszył pan szalenie ważną rzecz. Przecież Barack Obama to taka postać, którą dzisiaj można by śmiało określić jako kontrowersyjną, a jeśli nie kompromitującą. Przecież ta jego strategia, on dwie kadencje rządził w Stanach Zjednoczonych, no to skończyła się fatalnie nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, ale i dla świata. Facet, który dostał pokojową Nagrodę Nobla awansem za swoich dwóch kadencji, no dopuścił do rozsypania
rozsypania się świata. Wojna na Ukrainie, wojny na Bliskim Wschodzie, które się tam po prostu przetoczyły, wzrost znaczenia i agresji Chin. Podobnie no Putin, który potrafił, czy Miedwiediew, którzy potrafili rozgrywać Obamę, nawet w tej rozmowie, gdzie Obama przez mikrofon nie wiedział, że to słychać, prosi władze Rosji o jakby wsparcie w wyborach, żeby mu nie bruzili, póki jest kampania wyborcza. No, poza tym, to co widzimy dzisiaj w Stanach, te zamieszki na ulicach, to jest też pokłosie 8 lat ultralewicowej obyczajowo polityki Baracka Obamy. Kim jest dzisiaj Obama jako ten lider? Kim jest dla świata zachodniego, dla świata lewicowego? To wszystko ma pan rację. Oczywiście to była seria błędów, wycofań się w tą próżnię, trzeba to powiedzieć, jeszcze weźli Rosjanie, bo wycofanie się Amerykanów za Obamy, to nie jest tak, że dzisiaj Trumpa się oskarża, że on wycofał amerykańską politykę, obecność. To Obama oczywiście już wcześniej wycofywał się z Bliskiego Wschodu, z Afryki Północnej i tam wszędzie weszli Rosjanie. Syria, Libia, dzisiaj są Rosjanie. No Obama jest ciągle ikoną postępu. Mimo że był to polityk bardzo niezgrabny w swoich poczynaniach, to jest traktowany właśnie jako ikona postępu. I być może dlatego pan Trzaskowski uznał, że ta ikona postępu w tej lewicowo-liberalnej części polityki światowej będzie mu służyła za wsparcie. Warto też wspomnieć o tym, że no, zapisał się niezbyt szczególnie w relacjach międzynarodowych, ale również w relacjach bilateralnych z Polską, bo rozpoczął od resetu z Rosją i rozpoczął również od wstrzymania budowy tarczy antyrakietowej, którą wynegocjowałem rok wcześniej. Zapowiedział, że tarcza antyrakietowa, jeśli w ogóle będzie, to będzie zbudowana dopiero po 2018 roku. No, jasno dał sygnał więc Rosji, że za moich dwóch kadencji żadna baza tarczy antyrakietowej w Polsce nie powstanie. No, warto też wspomnieć o kolejnym strzale w stopę w relacjach amerykańsko-polskich, kiedy to w czasie ważnej ceremonii upamiętniającej ofiary Holokaustu palnął o polskich obozach śmierci w obecności polskich polityków, polskich dyplomatów. Więc był to dość, jak powiedziałem, dość niezgrabny, nonszalancki polityk. Dzisiaj się tego już nie pamięta. Przypomina się oczywiście najczęściej tweety prezydenta Trumpa i wydziwia się na temat tych tweetów. Natomiast zapomina się, że takim niezgrabnym politykiem przede wszystkim Barack Obama. Panie ministrze, teraz pana zapytam jako polityka. Ponieważ Platforma Obywatelska zarzekała się, że spotkanie prezydenta Dudy z prezydentem Trumpem nic nie znaczy, nic nie dało i było ingerencją Ameryki w sprawy polskie, a potem Platforma Obywatelska, Rafał Trzaskowski robią dokładnie to samo, tylko że 30 pięter niżej, no powiedzmy 20 pięter pod ziemią. To znaczy tutaj głowy państw, które mają realny wpływ i władzę na to zbliżenie polsko-amerykańskie, spotykają się na szczytach, cały świat zresztą o tym pisał i mówił, a potem mamy jakąś rozmowę, zresztą wszystko wskazuje na to, że to naprawdę była rozmowa, która trwała kilka minut, skoro powiedziano sobie, no jest demokracja, walczymy o demokrację, no gratuluję i prawda, i do widzenia, miłego dnia, życzę powodzenia. Po co Platforma Obywatelska zaprzecza sama sobie, organizując tą ikoną postępu, no jakby upokarzając się, rozmowa na 3 minuty, wyproszenie się o taką rozmowę, no to jest trochę upokorzenie dla bądź co bądź partii, która przez 2 kadencje w Polsce rządziła. No, wracając do tych oskarżeń Platformy na temat spotkania Duda-Trump, trzeba jasno powiedzieć, że ubiegający się w kampaniach wyborczych prezydenci, premierzy, ministrowie na czas kampanii wyborczych nie mogą zawiesić swoich obowiązków. Muszą wykonywać swoje obowiązki. Między innymi jak w przypadku prezydenta muszą odbywać rozmowy, spotkania międzynarodowe. Ostatnia sytuacja była nienormalna w życiu całego świata ze względu na pandemię i szereg tych spotkań zostało wstrzymanych. Odbywały się często telekonferencje. No ale na chwilę pandemia osłabła, być może na dłużej. W związku z tym te rozmowy, spotkania zaczęły się i dobrze, że zaczęły się od spotkania
prezydenta amerykańskiego z prezydentem polskim, no bo kogo z Europy miał w tej chwili prezydent Trump zaprosić? No jeśli w Niemczech większość polityków uważa, że Donald Trump jest gorszym, większym zagrożeniem dla Europy niż Putin, no to, to nie ma partnera do rozmów w Berlinie. Jeśli w, jeśli we Francji uważa się, że należy budować siły europejskie dla obrony przed, przed Stanami Zjednoczonymi, to też nie są to partnerzy do rozmów. Jeśli w Madrycie szaleje jakaś odmiana nowoczesna marksizmu, to też nie, i tak dalej. Więc z tych dużych państw europejskich, stabilnym państwem, które na kilka lat ma wyjaśnioną sytuację polityczną, jest Polska. W związku z tym dobrze się stało, że prezydent Trump zaprosił prezydenta Dudę porozmawiać o, o sytuacjach, o sytuacji w obszarze transatlantyckim, jak również o bilateraliach. A to, że politycy sympatyzujący ze sobą pomagają sobie nawzajem, jest już od kilkudziesięciu lat normą i standardem. Proszę zobaczyć, jak dzieje się to między Francuzami a Niemcami, gdzie ta pomoc nawzajem jest, jest powszechna. Natomiast ja nie jestem doradcą czy pana Trzaskowskiego i ja rozumiem, że on nie chciał, tak jak w przypadku poprzedniego premiera Donalda Tuska, zostać obsypany jakimiś laurami przez panią Merkel, bo to się nam kojarzy. Przecież pan Tusk przez swoje 7 lat rządów otrzymywał medale, nagrody i znaczące wsparcie również właśnie polityczno-medialne od pani Merkel, która albo go zapraszała w kluczowych momentach do Berlina, albo przyjeżdżała do Polski również w czasie kampanii wyborczych. Także te lamenty dzisiaj Platformy Obywatelskiej, że prezydent Duda spotkał się z Trumpem, są niestosowne, bo oni robili znacznie gorsze rzeczy, jeśli można to jakoś oceniać. To jest normalne funkcjonowanie prezydenta, spotkanie z innymi prezydentami musi być traktowane w sposób normalny. Panie ministrze, tak podsumowując, z pańskich słów nieco przebija taka konkluzja, odpowiedź na nasze pytanie, po co Trzaskowskiemu ta rozmowa, że troszeczkę Platforma Obywatelska chce przykryć to wsparcie, które dostaje z Niemiec, no bo wiemy, że w Berlinie życzyliby sobie raczej takiej władzy Platformy i Trzaskowskiego niż tej, która jest obecnie. I jakby to spotkanie z Obamą, to podkreślenie, że, znaczy rozmowa telefoniczna z Obamą i to podkreślenie, że chodzi o zbliżenie transatlantyckie, jest troszeczkę taką maskirowką, takim przykryciem jednak właśnie niezbyt transatlantyckich tendencji w polityce Platformy Obywatelskiej. Bardzo proszę o takie krótkie podsumowanie tego wątku. No tak mogło być. Oczywiście ja rozumiem, że Platforma ucieka od tych skojarzeń z podległością Berlinowi i próbuje znaleźć jakiegoś polityka transatlantyckiego, ale można było znaleźć ciekawsze postacie. No jeśli chciano przeprowadzić jakąś rzetelną rozmowę merytoryczną, to można było odbyć tę rozmowę na przykład z Danielem Friedem, wysokim urzędnikiem Departamentu Stanu, byłym ambasadorem w Polsce, bardzo przychylnym nam dyplomacie i politykiem. Można było natomiast, jeśli chciano skrytykować sytuację amerykańsko-europejską czy sytuację polską, można było spotkać się z panią Madeleine Albright, która też jest dobrze znana i ciągle jeszcze funkcjonuje. No, natomiast wybrano prezydenta Obamę, który, jak powiedziałem, źle się w Polsce kojarzy. I chciano w ten sposób dość nieumiejętny zrównoważyć to spotkanie Duda-Trump. Ale jak wspomnieliśmy w czasie tego programu, chyba nic wielkiego z tego nie wyszło, bo była to rozmowa telefoniczna. Trudno znaleźć jakieś potwierdzenie tej rozmowy. Trudno epatować jakimiś zdjęciami z tego spotkania. W związku z tym no, jest to nieudany strzał. Serdecznie dziękuję, panie ministrze, za te wypowiedzi. Moim i państwa gościem był wybitny dyplomata, także były minister spraw zagranicznych, a dzisiaj europoseł reprezentuje Polskę w Brukseli. Serdecznie dziękuję za to podsumowanie, za te wypowiedzi, panie ministrze. Zapraszamy częściej do telewizji w Polsce.pl. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Szanowni państwo, mamy więc konkluzje takie, że udawana pozycja Rafała Trzaskowskiego, budowana tylko i wizerunkowo z ikoną postępu lewicowego, lewackiego, ma tutaj na Polaków oddziaływać jako coś rzekomo
prestiżowego, a przy okazji Platforma maskuje swoje filoniemieckie zapędy i to, że ta współpraca z Berlinem w wykonaniu Tuska czy Trzaskowskiego nie była na równorzędnych zasadach. Zostańcie państwo z nami, za chwilę następny program Gorące Pytania.